Moje wędrowanie najczęściej odbywa się po marzeniach, po krainie marzeń. Niektóre z nich zamieniam w plany i wdrażam w życie, a część pozostaje nadal marzeniami, żeby zostawić sobie jeszcze coś w swojej głowie do przyjemnego rozmyślania. Wędrówka mi się kojarzy z czymś, co miałby lekkoduch jakiś, bo to nie jest podróż, to nie jest wyprawa, to jest wędrówka, więc niekoniecznie ma jakiś taki duży cel. Na przykład nie wędruje się do banku czy czegoś, bardziej wędruje się gdzieś i w książkach jest na przykład, że i zawędrowali do domku w lesie i jest coś przypadkowego w tym. I to mi się podoba w wędrówce, że ona nie ma swojego konkretnego celu, przynajmniej ja to tak interpretuję, ale sama wędrówka jest celem, co jest bardzo przyjemne. I niektórzy tak trochę idą przez życie, też tak trochę wędrując sobie, i jeśli masz dobre buty i jakiś kompas, który w miarę działa, i prowiant, to możesz sobie wędrować i pewne rzeczy się dzieją. Spotkamy tego metaforycznego smoka, czy Babę Jagę, czy coś, i po prostu idziemy za tym. To jest jakiś strumień. I dla mnie właśnie taka jest wędrówka. Taka przygoda, która nie jest do końca zaplanowana. Wędruje się po lesie, po górach, i w sensie metaforycznym to jest to też jakieś takie pozytywne błąkanie się. Moja droga do teraz najczęściej odbywa się do siebie, w głąb siebie. Opiekuję się sobą, pytam siebie, czego mi teraz najbardziej potrzeba. A z racji tego, że jesteśmy w próbach domowego spektaklu w reżyserii Cezarego Libera, to tą drogę pokonuję najczęściej. I jest to droga bardzo odkrywcza, czasami niełatwa, ale bardzo piękna i potrzebna. Moja droga do jakiegoś celu, w przeciwieństwie do wędrówki, która wydaje mi się trochę bezcelowa, która może mieć swój ukryty cel, który się nagle pojawia, to jednak droga prowadzi dokądś. I ja właśnie tak podchodzę do życia. Wszystkie te poradniki scenariopisarstwa właśnie tak radzą, żeby skonstruować opowieść tak, że mamy bohatera, on jest gdzieś, on jest jakiś, mamy jakieś punkty, które muszą się pojawić w fabule i wiemy mniej więcej, dokąd chcemy go doprowadzić. Nie musimy znać zakończenia, ale to jest gdzieś istotne. I mamy tę drogę i ja często łapię się na tym, że jestem w jakimś takim punkcie, czuję się trochę zagubiony i zastanawiam się nad tym, czego chcę. I wtedy sobie tak rozpisuję i autentycznie rysuję jakąś taką drogę i ona ma różne rozgałęzienia oczywiście, ale stawiam sobie cele mniejsze, większe. Chcę być szczęśliwy, ale czasami to są zawodowe jakieś rzeczy. Chcę dostać to, zrobić to. I wtedy się zastanawiam nad tym, co mnie może doprowadzić tam, więc co muszę zrobić, żeby dojść do punktu A, czy B, czy Z. I ustawia się jakaś taka droga, to są pewne dalekosiężne rzeczy. Za 20 lat chciałbym to, okej, jestem tu. Co muszę zrobić, żeby mieć to, co mi pomoże mieć to? I to jest pierwsze moje skojarzenie z drogą, bo ostatnio trochę też piszę i gdzieś przekładam to na swoje życie i myślę, że każdego życie jest jakąś taką fabułą, filmem i chcemy, żeby to był jak najlepszy, jak najciekawszy film. I to jest właśnie taka droga do celu, do wielu celów. I warto sobie to rozpisywać, bo wtedy czujemy, że możemy mieć jakąś kontrolę nad tym, nad czym możemy mieć kontrolę, a na pewne rzeczy nie mamy wpływu. I to też jest w porządku, ale trzeba sobie jakoś tak rozłożyć to, co możemy zrobić, żeby dostać to, co chcemy.